Dobra. Dobra jest. Dawaj, niech trochę też sobie wezmę. Będzie za mało do bigosu. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mamusia też wita. Mamusia też wita. Nabrała kapusty i wita kot. Nasz kiciuś. Wszędzie się pląta. Dzisiaj bigos. W końcu bigos. Nasze chyba tak naprawdę polskie jedzenie. Bigos i schabowy. Taka kapusta, która już leży w beczce kilka miesięcy, no pachnie dosyć intensywnie i na samym początku trzeba tą kapustę wypłukać dobrze, żeby ona z tej takiej pierwszej, z tego pierwszego zapachu, z tej pierwszej kwasoty, o właśnie tego słowa mi brakowało, mamusia mi tutaj podpowiada. Wody nalewam tyle, aby ta kapusta była przykryta. Kapusta się już ugotowała, podgotowała właściwie, bo tutaj nie chodzi o to, żeby ona się teraz ugotowała do miękkości, tylko wygotowała z nadmiaru tej takiej kwasoty, starej kwasoty, bo ta kapusta już leży kilka miesięcy w beczce. No i wania, krótko mówiąc. Teraz ją dokładnie odcedzę. I teraz do tej kapusty dodaję smalec ze skwarkami. Tego smalcu na tą ilość tutaj mam około 5 kg kapusty kiszonej. Oczywiście 5 kg przed ugotowaniem, bo po ugotowaniu ona będzie troszeczkę lżejsza. Daję 3 łyżki smalcu ze skwarkami i podlewam trochę wody. Ona będzie się tutaj teraz dosyć długo gotowała na bardzo wolniutkim ogniu, tak aby tylko dosłownie pykała. Tutaj nie chodzi, aby iść na szybkość, żeby szybko zrobić prawdziwy taki bigos, jak robiło się u mnie zawsze, jak jeszcze pamiętam, jak robiła babcia, czy jak tutaj robiły sąsiadki, które jeszcze żyły, co z babcią przyjechały tutaj na te tereny, to ten bigos, on stał na kuchni i pykał sobie no aż do wieczora. I tak babcia co chwilę chodziła, mieszała tą taką chochlą drewnianą i dokładała kolejne składniki. Tak samo robiła później moja mama, bo u niej też się tak robiło. I tak samo robię ja. Zawsze była dodawana właśnie woda i smalec. Przy czym wodę tutaj będzie trzeba cały czas kontrolować, bo jednak tutaj podczas gotowania będzie parowanie. I będzie to wszystko wyparowywało. Także tutaj trzeba co chwileczkę zaglądać, kontrolować, żeby się nie okazało, że i kapusta, znaczy i przyszły bigos i garnek będą się nadawały tylko tam za okno. Na bardzo wolnym ogniu to już zaczyna delikatnie pykać. I teraz dodaję już na samym początku grzyby suszone. Grzybów nie myję wcześniej, nie moczę, z tego względu, że pozbawiłabym ich tych cennych pierwszych właściwości. Tak je przeglądam, tak oglądam, żeby nie miały trawki, żeby nie miały śmieci i wrzucam do bigosu. Kiedyś ludzie zawsze tak robili, nie, grzybów się nie gotowało, nie moczyło, wędrowały one tutaj prosto do garnka w takiej ususzonej postaci. No i ja daję tutaj podgrzybki z prawdziwkami ususzonymi. Bardzo dobrze sprawdzają się suszone kanie. Moja babcia dziadziuś jak przynosił, nasuszyła tych kani i później dawała do bigosu. Bigos był pierwsza klasa, paluchy lizać, przepyszne. No i teraz ziele angielskie, kuleczki i liście laurowe. Jako takich proporcji nie ma. Bigos jest taką potrawą, że każdy ma swój przepis. Nie dodaję tutaj kapusty białej, z tego względu, że biała kapusta osłodzi ten bigos. To będzie taki z połowy kiszonej, z połowy świeżej kapusty i to już nie jest taki prawdziwy, tradycyjny bigos.
prawdziwy, tradycyjny polski bigos, jak babcia mówiła, zawsze ma być tylko i wyłącznie z kiszonej kapusty. Jeżeli jest ona bardzo kwaśna, tak jak to kiedyś mawiali, wściekła, że gębę wykrzywiało o 180 stopni, to trzeba ją 2-3 razy wypłukać i wygotować czasem. Pamiętam, jak babcia już tak na przednówku, to nawet i 2 razy wygotowywała kapustę. I teraz przykrywam garczek z przyszłym bigosem, ale tak, żeby był delikatnie uchylony, żeby tutaj para, która będzie się wytwarzała podczas gotowania, wychodziła. Jeżeli całkowicie zakryjemy garczek, para będzie się skrapiać i z powrotem trafiać do garnka, zachowując tym samym kwaśność tej kapusty, bo razem z tą parą będzie uchodzić cały ten zapach, ten jad kapuściany, taki wiecie, mocno przekwaszony, a tak będzie to wszystko odchodziło. No i teraz cebula, jedna czerwona, jedna biała. Wszystkie składniki, których używam do bigosu, będą podane w opisie tego filmu, także kliknijcie sobie palcem w tytuł i składniki się Wam pojawią, przy czym nie będą to dokładne proporcje. Kiedyś gospodynie gotowały na oko, na garści i były to najlepsze sprawdzone miary. Nie było kiedyś wagi, nie było zegarka, więc robiono to wszystko na wyczucie. Nikt nie patrzył na zegarek, nikt nie latał z wagą, żeby zważyć 10 deko tej kiełbasy, 20 deko tego mięsa do bigosu. Dawało się wedle uznania i bigos tak naprawdę jest taką potrawą, że ile i co się do niego da, zawsze będzie smaczny. Tak samo z mięsem. Są różne w domach proporcje. Jedni mówią, że daje się mięsa w stosunku do kapusty połowę. Jeżeli jest 5 kg kapusty, tak jak u mnie, to 2,5 kg mięs różnego rodzaju. U mnie babcia zawsze powtarzała, że bigosu nigdy nie przydobrzy i dawała mięsa tyle, ile po prostu uznała. I przeważnie było to około 4, nawet do 5 kg na 5 kilo, na bogato. Cebulę, jak obiorę, nigdy nie odcinam tego ogonka, z tego względu, że jak odetnę, to później nie mam za co złapać i ta cebula przy krojeniu, ona mi się rozjeżdżają te piórka, rozwarstwia się. A tak trzymam sobie tutaj za ten ogonek i cebula mi się nie rozjeżdża. Kroję ją na drobno, nie podsmażam. Taką cebulę surową wrzucę do bigosu po to, żeby nadała, żeby bigos przejął właściwości z cebuli. Podsmażona cebula ma już inny smak, inny aromat i zmieni smak bigosu. Nie będzie taki, jak tutaj my oczekujemy. Także cebula tylko i wyłącznie surowa. Za to mięso już będę przysmażać. Zawsze dajemy kilka gatunków mięs. Surowe, schab i łopatkę. Czasami daję również karkówkę i daję wędzonki. Bigos powinien być na wędzonce, wtedy on ma całkiem inny smak, całkiem inny aromat. Surowe mięso pokroję na drobno i je podsmażę, a w pierwszej kolejności wrzucę żeberka. Żeberka wędzone, które będą tutaj dochodzić, oddawać swój aromat. Później pójdą jeszcze wędliny. Mięsko kroję na drobną kosteczkę, żeby nie były takie za duże kawałki, ale to już jest też wedle uznania. Jak pokroicie, tak będzie. Schab jest dosyć suchym mięsem, ale delikatnym i on tutaj w bigosie również nada takiego ciekawego posmaku.
schab skrojony i teraz łopatka. Łopatkę tak samo kroję na drobniutko. Łopatka już jest mięsem całkiem innym jak schab, jest bardziej twarda. Tu się gotuje, a mięsko teraz podsmażam na różowy kolor. Nie dodaję tutaj żadnego tłuszczu z tego względu, że jest łopatka. O ile schab jest takim mięsem bardziej suchym, to też troszkę wypuszcza takiego swojego naturalnego soku, ale łopatka jest mięsem tłustszym, tłuściejszym i tego tłuszczyku trochę wypuści. Jak długo smażę? Do momentu, aż wszystek płyn, ten naturalny płyn z mięsa odparuje. Tutaj nie chodzi o to, aby usmażyć to mięso do całkowitej miękkości, tylko podsmażyć, nadać mu aromatu smażonego mięsa i jak już to wszystko tutaj odparuje, to jeszcze podsmażę go na taki złociutki, brązowawy kolor. Zobaczcie, ile mięso wypuściło już soku własnego. I teraz to wszystko musi odparować. A do bigosu dodaję wegetę. Na razie nie solę tego bigosu, z tego względu, że kapusta jest słona. Żeberka wędzone również leżały moczone w soli. Wędliny, które będę za chwileczkę też dodawać, też są solone. No i to mięso, ono też jest swoje, naturalne, więc ono już naturalnie zawiera sól. Wegeta również troszkę soli ma, także dosalać będę później. Dobra, na oko około 2 łyżki. I teraz tutaj wrzucam pokrojone na drobno wędliny, wędliny wędzone. Ja tutaj bazuję w większości na wędzonkach z tego względu, że bigos ma całkiem inny smak jak właśnie z takich kiełbas parzonych czy surowych mięs. Dodałam tutaj, daję tutaj boczek, kiełbasę zwykłą, kiełbasę jałowcową i troszeczkę baleronu. Wszystko pokrojone na takie grubości, jakie preferujecie. Mniejsze, ja daję mniejsze, większe kawałki. Później na talerzu będzie to dosyć fajnie wyglądało. Wszystko już ładnie odparowało. Mięso się zarumieniło i powinno mieć właśnie taki kolor. I teraz daję to do kapusty i będzie się dalej tutaj na bardzo wolnym ogniu wszystko pomalutku gotowało. Tutaj chodzi o to, żeby ogień był naprawdę bardzo, bardzo wolny i pokrywka troszkę uchylona. No i trzeba pilnować cały czas tutaj, żeby to całkowicie nie wyparowało wszystko. Jeżeli już nie będzie na spodzie nic, to dolewać troszeczkę wody, poddawać tą wodą, żeby się nie przypaliło. No i powtórka sceny. Padł mi mikrofon i nie było głosu. Dodałam tutaj kolejne składniki. Nie będę już teraz na wizji dodawać jeszcze raz, bo ten bigos niestety będzie się nadawał tylko do wywalenia, bo nikt go nie przełknie z taką ilością dodatków. Ale dodałam już pieprz, dodałam kilka ziarenek jałowca. Jałowiec przekaże swój aromat do bigosu i wydobędzie głębie z tego bigosu. Także jałowiec tutaj zawsze dodajemy i majeranek. Majeranek ma właściwości ułatwiające trawienie. Bigos generalnie jest potrawą ciężkostrawną, tłustą. No i jak Polacy sobie takiego bigosu pojedzą, to później wątróbka niestety daje o sobie znać. Trzeba sięgać po ranigast, ewentualnie jakieś napoje gazujące, żeby gdzieś wspomóc tą wątrobę. A tutaj zamiast tych właśnie medykamentów później majeranek dodać do bigosu i on ułatwi trawienie tego bigosu. Będzie ten bigos lżejszy, bardziej lekko strawny, lżej strawny i nasza wątroba nie będzie tak cierpiała, a co za tym idzie, my nie będziemy później zdychać po takim bigosie.
Na tą porcję tutaj, którą ja robię, dałam czubatą łyżkę majeranku. I on też podkreśli tutaj smak tego bigosu. On będzie taki wyczuwalny i całkiem inny. Witajcie dnia drugiego. Bigos przestawiłam już na kuchnię i od kiedy sięgnę pamięcią, zawsze tutaj w tym miejscu stał. Nie tu, bo tutaj jest główne źródło ognia, tutaj się hajcuje, a tutaj z tyłu idzie tylko podmuch ciepłego powietrza i właśnie tu w tym miejscu zawsze bigos dochodzi. I dzisiaj on już tutaj stoi jakieś 3 godziny i delikatnie, nie gotując się, właśnie sobie tutaj dochodzi, nabiera mocy urzędowej. No i sprawdziłam już jego, jest mało soli, także tutaj trzeba zdecydowanie soli, no i koncentrat. Nie jest on koniecznością, ale zawsze u nas był dawany. Babcia też często, jak robiła bigos w takiej porze letniej, jak były pomidory, to dawała kilka pomidorów do bigosu i on się z tymi pomidorami gotował. No dzisiaj idzie się na łatwiznę i używa się koncentraty pomidorowe, takie bądź jakieś przeciery zagęszczone. Ten koncentrat też podkreśli tutaj smak tego bigosu. Niedużo, 3 łyżeczki na te 5 kilo kapusty, które tutaj dawałam. Jaki aromacik się już tutaj wydobywa. Dobrze, że dzisiaj nie jest jeszcze piątek, to można się jeszcze podelektować tym bigosikiem. W piątek będą mięska, kotleciki będą pieczone. A dlaczego w piątek? Bo wtedy są najbezpieczniejsze, nikt mi ich nie ruszy. Edziu się zawsze śmieje, mówi, ty zarazo jedna. Mówi, ty mi to robisz celowo. Mówi, w piątek robisz wszystkie kotlety specjalnie, żebym nie mógł spróbować. O, i teraz zostawiam jeszcze to do wieczora. On tutaj będzie się grzał. Tutaj już się w ogóle, on nie pyka, tylko się cały czas grzeje. Jest utrzymywany w takiej, ciepłej temperaturze. On cały czas się tutaj teraz będzie sprawiał. Minęło kolejne 1,5 godziny. No i będziemy zaraz sprawdzać tutaj bigosik. Co robisz? Bigosik. Będzie zaraz próba. Chodź, mamusiu, będziesz próbowała. Chodź, mamusiu. Ale twój mąż chce kawę. A tylko mój mąż chce? No tylko powiedział, że napiłby się. Właśnie, kawy. Mamusiu, jesteś na wizji. O, jeju. Ale to tak niedużo, dosyć. No to ja nakładam więcej, pokazać. Aha. Tutaj widzom, jak bigosik wygląda. On musi się teraz dobrze sprawić dopiero. Tak, i przeważnie, jak ty robiłaś i babcia, to 3 dni się bigos robił. Tak, ja do tego jeszcze można dodać śliwkę suszoną. Można dostać, dodać troszeczkę winka czerwonego. Można, można. Jest bardzo dobry. Tak, chociaż my wszystko tutaj raczej nie dajemy, ale kiedyś mama też robiła właśnie ze śliwką, robiła z winem. Tak, tak, taki dla odmiany. Tak. Ale najlepiej nam smakuje taki... Ta wersja, tak, bez śliwki, bez wina, tak jak tutaj pokazałam. I to chyba jest tak naprawdę... Stary polski bigos, jak jeszcze babcie nasze robiły. A pamiętasz, moje babcie. No ty to na pewno pamiętasz. Pamiętasz wykopki w Chrybicach? Pamiętam. Jak tam było posadzone prawie 5 hektarów kartofli i myśmy ludzi najmowali. To ja bigos, taki gar bigosu, tutaj taki pan był w bloku wojskowym, wywiózł mnie z tym bigosem, to nie mogli się najeść, jak na drugi rok, to tylko pytali się, czy ten bigos będzie. Tak, ale ja bardzo dużo mięsa dawałam, jak to mówią, że mięso przewyższało kapustę. Tak, i mama jak tutaj gotowała, jak właśnie ludzie byli na wykopkach, to taki baniak, taki wiecie, tak, duży.
chciałam powiedzieć, job twoju mać, taki, taki wielgachny Sagan wywiozła ten bigos i rzeczywiście później jak ludzie przychodzili, chleba to tylko jeszcze, bigos. Chleba napiekłam, bo mnie teściowa nauczyła chleba piec, żeśmy mieli taki specjalnie do chleba, napiekłam chleba, ojojoj, jakie było, ludzie na drugi rok się pisali na wykopki. I wiecie co ja pamiętam? Najsmaczniej smakowało na polu, pod płotem, człowiek, gęba ukurzona, że ręce tylko się... brudne, ale... Oczy tylko było widać. Tata zawsze kopał i no i wiecie, no jak jest sucho, no to się kurzy, nie? I jak tata zlazł z tego ciągnika... I jakże, jak się uśmiechnął, tylko, to tylko były białe zęby i oczy. Ale było, ale zawsze była woda wywieziona, żeby ręce kankach, myć. Tak. Nikt nie mył rąk. Nie. Każdy ręką złapał chleb, jadło się i spalł widelec na ziemię, podniosło się i to tak smakowało, ten smak na powietrzu. Tego zwykłego bigosu z chlebem. No dawaj, próbujemy. No, no to próbuj, babcia. Właśnie, próbuj tutaj bigos. No teraz spróbuję. Ty gotujesz, to spróbuję. Grzyb to co grzyba odkładasz? Ja sama grzyb. Tak, ty sama grzyb. Ja też grzyb z rodu. Spróchniały już. Gdzie spróchniały? Może być jeszcze mało soli, bo dopiero dosalałam niedawno. Nie, dla mnie dobry. Ba. O, smaczny. Po kimś odziedziczyłam to. Tak. Przejęłaś po mnie kuchnię. Będzie tak jak z babką, jak z babeczkami. Wciągniesz. No i czekaj. Smaczny. Nie zabieram dobry. Ci, nie zabieram. Nie, nie. Tak wygląda bigos. Bardzo smaczny. Można dodać jeszcze marchewkę świeżą, ale ona tutaj zepsuje smak bigosu. Marchewka jest w jarzynce. Tutaj są wszystkie warzywa. I tak. Lepiej dodać jarzynki, dawaj takich tu. Suszonych, dawaj tu, dawaj tu, takich suszonych warzyw i naprawdę ja do bigosu daję ich dosyć dużo, bo tutaj na początku dałam dwie takie solidne łychy, no i później w międzyczasie dosypałam jeszcze jedną łyżkę, także to suszonych warzyw to... Czy on teraz jeszcze musi się sprawić, to on będzie jeszcze lepszy. Jeszcze tu kilka godzin postoi i taki bigos, słuchajcie, można przygotować zdecydowanie wcześniej i dać do słoików. Tak. Można mrozić go, aczkolwiek ja osobiście nie polecam mrożenia bigosu, bo zamrażarka i mróz wyciągnie z niego wszystkie walory smakowe. On później odgrzany, owszem, będzie dobry, ale ze słoika szklanego jest zdecydowanie lepszy. I mamusia tutaj jak robiła bigos, jak gotowała, nieraz nawet jak się szykowałaś, wiadomo było, że na przykład ma inne zajęcia, nie będzie mogła na wykopki, no to w piwnicy stał jak żołnierze ten bigos w słoikach i był przepyszny. On właśnie ze szkła później bardzo dobrze smakuje. Także można go zdecydowanie wcześniej zrobić. Nasz do świąt dostoi. Zaraz, dostoi na pewno. Zaraz się zacznie post, to nie będzie bigosu, nie będą mieli. Nie, nie, nie. Na dzisiaj to będzie tyle. Ale muszę pochwalić, smaczny. Nie muszę się oprzeć, ale dosyć. Dziękuję. Dziękuję. Uznanie mamusi, to wiecie co, ja... I jeszcze pół metra teraz urosnę. Życzę wam takich, wiecie co, radosnych chwil przy gotowaniu. Jeżeli macie jeszcze mamuśki, tak, czy babcie, mamuśki, to wspominajcie te czasy, bo my też tutaj się nieraz śmiejemy, wspominamy jak to kiedyś było, chociażby tak jak dzisiaj te wykopki i tą stonkę, pamiętasz tą stonkę jednego roku? Na tej płocie czerwono było. Właśnie też w Chlewicach tam mieliśmy ogrodzony sztachetami płot. Tyle było stonki jednego roku, że dosłownie cały płot był czerwony. I jedzenie jak się brało, wszędzie ta stonka była. Ale ludzie, nikt się nie brzydził, nikt nie to. Wylazła na kanapkę, dostała pstryka, pofrunęła sobie dalej i dalej rzędy się jadło. Były takie długie, to jak żeśmy zaczęli z jednego końca zbierać, zanim my doszli do drugiego, to tam na kartoflach stonki było. Czerwono było. Czerwono. I nie lubiłam tamtego pola, bo ono było do roboty, to było przewspaniałe, chciałam powiedzieć, przepyszne pole.
Tu się, Renio, stuknij. Tak, przepyszne pole. Tak, no bo ja tutaj już też czuję zapachy. Ale pole do robienia, do obrabiania bardzo dobre, bo tam jest 6 hektarów i ono jest długie, ale do zbierania kartofli. Ni hu hu. Dobrze. O. Na dzisiaj tyle. Robię kawę, bo już tutaj się familia pomału schodzi na kawkę. Także będziemy pić, a z Wami się, kochani, żegnam. Życzę Wam dużo radości, smacznego przygotowania potraw i nie skupiania się tylko na tych potrawach, bo to mamy dzisiaj każdy dzień. Kiedyś to było, były one rzadko, było ich nie tak dużo. A dzisiaj mamy tak naprawdę wszystko na co dzień. Także tu się nie ma co nad tym skupiać. Wyjdzie, zawsze wyjdzie. Idziemy na kawę. Idziemy. Do następnego. Następnego. Chodź.